powiedzieć, bo istotnie istnieje coś takiego jak nominalna iluzja pieniądza i nawet ona jest widoczna wśród profesjonalnych graczy, profesjonalnych inwestorów i widać wyraźnie dążenie do zwiększenia stopy zwrotu i jest kilka możliwych pól ekspansji. Pierwsza to jest oczywiście zwiększenie ryzyka. Można powiedzieć, że stopy procentowe spadły silniej niż wymagane przez inwestorów stopy zwrotu z equity, czyli z rynków, ogólnie mówiąc, akcji. To jest pewna pole do ekspansji. Druga